Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam poruszyć temat obliczeń dokonywanych w programie już gotowym, obliczeniowym, metoda Simplex w programie WinQSB. O co tu chodzi? O to chodzi, że jeżeli możemy oczywiście Simplex liczyć ręcznie, czasem to będzie kilkanaście iteracji, można liczyć solwerem jakieś zadanie, można też liczyć jakimkolwiek programem obliczeniowym. Program WinQSB jest stosowany jeszcze na uczelniach i warto sobie to omówić. Gdy mamy więcej niż tylko dwa asortymenty na przykład mamy przynajmniej dwa ograniczenia, nie można stosować metody graficznej ani geometrycznej, żeby rozwiązać takie zadanie. W tym momencie najlepiej jest zastosować na przykład jakiś pakiet obliczeniowy. Mamy cztery zmienne i jak widać mamy cztery ograniczenia, czyli po włączeniu naszego powiedzmy programu WinQSB włączamy LP, czyli linearne programowanie i Integer linearne programowanie, czyli programy liniowe i programy liniowe całkowito liczbowe. Jeżeli nazwiemy z nazwy zadania, no po prostu klasycznie zadanie. Jeżeli jest pytanie o liczbę tutaj tych zmiennych, ja Wam powiem, że w tym zadanku konkretnym mamy cztery zmienne, cztery asortymenty. Pytanie, ile jest ograniczeń? Ja powiem, że w tym zadaniu są akurat dwa. I teraz pytanie, jakie jest to kryterium efektywności? Czy maksymalizacja, czy minimalizacja? W tym zadaniu ja wzięłam maksymalizację zysku, dlatego tu musi być zaznaczone. Teraz pytanie, czy dane mają być wpisane jako arkusz? Czy taki formularz normalnego modelu? Ja to nic nie zmieniam, po prostu w formie tabeli będzie to najwygodniej poprzeklejać. I teraz pytanie, jaki mamy typ tych zmiennych? Jeżeli wykładowca ćwiczeniowy Wam jasno nie powie, że Wy macie brać całkowite, czyli tutaj integer, to bierzecie po prostu nieujemne, non-negative, continuous, czyli ciągłe. I niekoniecznie muszą być to zmienne binarne, czyli zero-jedynkowe, czy my coś będziemy produkować, czy też nie. A jeżeli zaznaczymy opcję unsigned, unrestricted, to oznacza, że w ogóle nie mają żadnych ograniczeń, czy będą ujemne, czy dodatnie, czy całkowite, czy ciągłe, bez znaczenia. My po prostu najczęściej zaznaczamy tutaj non-negative i klikamy sobie OK. Tutaj się pojawia taki fajny zapis jak w solwerze. Musimy go uzupełnić. Gdy teraz przejdziemy do naszego arkusza, w którym zapisaliśmy w formie tabelarycznej, zaznaczam sobie na przykład środek tych ograniczeń, albo dobra, zaczniemy od zysków. Zyski to będą elementy funkcji celu. Jeżeli teraz przełączymy się, to zaznaczając od pierwszej komórki aż do czwartej w elemencie maximize i wciskając Ctrl V, możemy nadać te wartości. Przełączając Alt Tab, wracamy albo nie do naszego programu, gdzie teraz musimy uzupełnić nasze ograniczenia. Naszymi ograniczeniami, czyli współczynnikami, które zazwyczaj znajdują się po lewej stronie ograniczeń, są tutaj te ograniczenia, przykładowo na tkaninę i na siłę roboczą przy czterech rodzajach asortymentów. Znowu zaznaczamy, ciskamy Ctrl A, wracamy i tutaj w tym C1 i C2 to są nasze dwa ograniczenia, constraints, jeżeli ja nie mylę po angielsku. Tylko, że chyba tutaj w tym programie zamiast przecinek to trzeba zastosować kropkę. To jest taki chyba jeden z niewielu haczyków i widać, że musimy, jaki mamy kierunek. Można zmienić, że klikając będzie to ma być ostatecznie większe lub równe, a może jednak z powrotem mniejsze. Jeżeli teraz z powrotem przeskoczę do mojego
dokumentu, to wiemy, że raczej zasobów takich typowych raczej nie powinniśmy przekraczać. Dlatego ja zaznaczając te dwa pola, gdzie mają wyniki być wklejone, wciskam Ctrl F jako wklej i mamy zapisany nasz program simplexowy. Oczywiście, że ja mogę zmienić, jaka jest dolna granica i jaka jest górna granica i jaki jeszcze mam typ danych. Czy ma być ciągły, czy ma być całkowity, czy ma być binarny, a może w ogóle bez ograniczenia, czyli od minus nieskończoności do nieskończoności. W programach matematycznych M to jest często nieskończoność, więc jeżeli ja wezmę, że mamy typ ciągły, czyli continuous i od 0 do nieskończoności, m jako liczba dążąca do nieskończoności, klikamy element solve i dochodzimy do pozycji solve the problem. I teraz pojawia się po angielsku, no bo niestety program nie posiada polskiego, chyba w ogóle chyba nie posiada spolszczenia. Pojawia się komunikat, że problem został rozwiązany, te optymalne rozwiązanie jest osiągnięte. Dobra, ja sobie klikam OK i zauważam, że program wygenerował mi rozwiązanie. Pierwsza kolumna to są zmienne decyzyjne. Mamy ich, tak jak wiemy, 4 i tu jest napisane, jaka jest wartość tego rozwiązania. A więc widać, że zarówno x1, ani x2, ani x4 nie należy produkować, a w tym momencie tego x3 trzeba produkować ponad 3333 po przecinku. Jeżeli wszystko zależy od charakteru naszej zmiennej decyzyjnej. Jeżeli zmienna decyzyjna to na przykład tony pewnego surowca, to oczywiście, że te zmienne mogą przyjmować wartości ułamkowe. Ale jeżeli to są liczby całkowite, typu liczba domów do wybudowania albo liczba zakupu samochodów, to tutaj byśmy musieli to zadanie modyfikować i wstawić, że jednak mamy liczby całkowite do wyznaczenia. Kolejna kolumna to są tak zwane, albo jest napisane jednostkowe koszty lub zyski, czyli współczynniki funkcji celu. Gdy te współczynniki funkcji celu, które my wpisaliśmy, przemnożymy przez wartość zmiennych, jakie one osiągają, mamy tak zwany całkowity wynik, bym tak to nazwała po polsku, czyli 0 razy 25, 0 razy 30, 3300 razy 40 i tak dalej. Tu łącznie wartość tej funkcji celu, która dążyła do maksimum, to suma tych wszystkich pozycji, czyli 133333,30. Pozostałe elementy stanowią już elementy analizy wrażliwości, powiedzmy, naszego wyniku i nie stanowią bezpośrednio tych, jakby nie należy ich interpretować, aby odpowiedzieć na pytanie, ile należy czego produkować, aby zysk był najwyższy. Na pewno można tutaj łatwo zauważyć, że w przypadku ograniczenia pierwszego i drugiego, to drugie ograniczenie całkowicie zostało wykorzystane, bo lewa strona ograniczenia jest taka sama jak prawa strona ograniczenia. To w ograniczeniu pierwszym lewa strona jest 10 tysięcy, prawa 15, czyli zapas albo pewien brak wynosi w tym momencie tu 5 tysięcy jako różnicę, a tu jest 0. A więc w tym momencie możemy powiedzieć, że tu zapas jest zerowy i powiedzmy byłby kłopot, gdyby, czyli rozwiązaniem pewnie uległoby zmianie, gdyby okazało się, że tutaj tego powiedzmy surowca drugiego, jakim chyba był czas pracy, byłoby mniej niż 5000. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.